Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl Ja biorę słomkę, tak? Jakoś. Albo trawę, żeby nie wrócić i ona się... Komu to? Ale nie dłużej, dłużej. Czekaj, czekaj. Dobrze. Proszę tak. Mamy teraz was puścił. Mamy. A ja teraz też tam puścił. Dobrze, bo się tam dla ciebie. Kupili bilety. Ujjjj. Was też puściliśmy. No przecież k***a, no! Dajcie jej żyć! Weź ode mnie odejdź! Tak droga, ja chciałam przejść do ogrodu! Takimi rzeczami, ja nawet nie szłam, matko! Do ogrodu szłam ją wypuścić! Ale ja tam bo oni tu stoją, no! Musiałam się najpierw dotknąć, nie wiem, czy by dała radę. Boże! Ja się boję takich rzeczy, k***a, no to widziałaś, co zrobiłam, rozlałam całą farbę, zmarnowałam, k***a. Często, k***a, za kiedyś w ryj zobaczysz. Nie, słuchaj, chodź, zrobimy numer. Nie, patrz, jak się boisz, chodź, pójdziemy tam malować, ona się zagada. Chodź, farbów malujemy, bo jak ona będzie miała ciężko, że jak będzie miała ciężko, to zmyć. K***a, tak znienacka. Nie mam już puszczalnika, nie? No to co, będzie musiała czyścić. K***a, za kiedyś w pysk, bo już, mnie tak tylko po prostu tak, grzeje. Tylko tak znienacka, na razie malujemy. Wstrzymuję, bo wiem, że tu nie mogę, rozumiesz? Na razie malujemy, a później ten, weźmiemy mu farbę. Za często, tego wysmarujemy. Ja się też nie boję takich różnych robaków i pająków i w ogóle wszystkich innych rzeczy, które takie sobie tam żyją i w ogóle niech sobie żyją. Ja im życzę jak najlepiej, ale z daleka ode mnie, bo ja się ich panicznie boję. I po prostu tak się tego wystraszyłam, że zrobiło mi się słabo w pewnym momencie i myślałam, że zemdlę, ale się opanowało wszystko, opanowałam sytuację i stałam na nogach dalej. Poprosimy kilogram gipsu spachlowego i jakieś dwie te. Klaudia, muszę papijan zrobić. I psychologa dla Klaudii. To my ci wszystko pomożemy. O ja! O! Ale wiem, weźmy. Ja spię. To jest tak jak farki plakatowe. Ale Klaudia, to wstaje. W ogóle czuję, że prawie wszystkie kobiety zachowują się do mnie bardzo agresywnie. Nie wiem, czym jest to zmotywowane. Bo nie wierzę, że tylko tym, że nic nie robię. Że nic nie robię, no. Mało robię, to prawda, bo nie lubię prac porządkowych. Ale widzę, że jakby mogły, to mnie wszystkie zjadły. Jezu, Klaudia! Klaudia, no to... Klaudia, my nie obrywamy mebli, no kurczę! Zobacz, zobacz. Będę chciał zobaczyć mi kasę, to pójdę sobie do Louvre. Ja z Klaudią, nie, cały salon w farbie, Klaudia, ale nikt nie oblewa mebli, tylko ciebie malujemy pędzlem, a nie meble, no będę czekać i szukać pędzelka, pewnie, no. No ty, no wzięła farbę i zaczęła chlapać, bo zobacz, no. Ale to jest ona z sorry. Słuchaj, my wzięłyśmy pędzel i ją po twarzy, o takiej zrobiłyśmy, a ona wzięła i... Ale wiesz, woda rozumiem, ale farba. No, zostaw to, niech to sprząta. Klaudia, bierzesz czyść. Klaudia, sprzątaj to szybko, bo to westchnie się. Ej, no ale zobaczmy, troszeczkę no przez zobacz. No dobra, oblewać trzeba. Klaudia, ale jesteś w roboczych ubraniach. Ale po ubraniach, wiesz. Ale to już, sorry, to nie jest już, wiesz, zabawa, no nie? Jak mi ktoś obdziera skórę i mam siniaki na ręku, wylewy się robią, no nie? No to idź z tym na policję, no. Jezu, jaka ty mądra jesteś. Ja cię posmarowałam po twarzy raz zieloną farbą. Dać dzieciom zabawki. Dać dzieciom farbki. Ten płacz był i ta agresja, znaczy agresja, ta złość była wywołana tym, że Klaudia i Daniela nie pałają do siebie po prostu zbyt dużą sympatią. Być może jeżeli zrobiłby to kto inny, to zachowałaby się inaczej. Tak mi się wydaje.
Ej, moim zdaniem, jak się podejmuje sorry taką już zabawę, to nie ma, że na mnie napaść, że ja tu chlapnęłam, bo równie dobrze jej mogłoby z pędzla chlapnąć mocniej. Wiesz, nie powinno moim zdaniem się tak być. Jeżeli ktoś już się podejmuje takiej zabawy, to nie się bawi, nic a nie do mnie, wiesz. Proszę cię. No. Ale one podeszły cię pędzlem po tobie, a ty chciałaś jak rzucić w nie farbą. Ale no to, ja nie miałam ale musisz się zdawać. Nie rozumiesz no tego? To trzeba było wziąć pędzel i je złapać zaś od tyłu i maźnąć ją po plecach albo po twarzy. Tak. Mi się wydaje, że to jest jakiś kolor i tak poza cały tydzień nie chciała z nami gadać. Teraz pozwala sobie z siebie się śmiać. Mi się wydaje, że to jest jakiś taki sprytny i ja bym chciała mi powiedzieć, że nie róbcie jej tego, bo jej się to podoba właśnie, nie? Że jej się to podoba, bo jest już ona w punkcie zainteresowania. Tak. Mówcie, nieważne co, ważne, żeby gadali, tak? Dokładnie. No. Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl